Hej ekipa, witam was z Tanią, witam was ponownie w The Wandering Village. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, zresztą jak mógłbym tego nie zrobić, patrząc po tym, po pierwszym odcinku, jaką miał oglądalność. No naprawdę, jesteście rewelacyjni. Natomiast gdzie dzisiaj dojdziemy, gdzie dzisiaj na grzbiecie on był, gdzie on się skieruje, pora się o tym przekonać. Kontynuujmy naszą rozgrywkę. Jak widzicie, nasza osada pięknym swoim życiem żyje, tutaj pełne, tutaj w ręce roboty, wytwarzają mnóstwo jedzenia, zwłaszcza, że trzeba tego jedzenia. Tutaj jak widzimy tartak, cieśla dokładnie, pracuje nad sporymi zasobami, drewniana deska, dobrze, bardzo dobrze. Tutaj badacze pracują nad czym? Zobaczmy, podejrzmy. Oni obecnie pracują nad chatą poszukiwacza. Chata poszukiwacza, z tego co pamiętam, daje nam dostęp, bo o tym w sumie nie wspomniałem poprzednio, dostęp do tych oto lokalizacji. Tak jak mieliśmy we Frostpunku, mogliśmy wysyłać ekspedycje właśnie do różnych lokacji, pozyskać z kamieniów na pewno kamień, tutaj z lasu mamy drewno, no i z różnych innych miejsc właśnie takie zasoby. Natomiast póki co do tego jeszcze trochę chyba my nie zdążymy, z tego co też widzę. Bo tutaj budujemy wieżę trębacza, potrzebujemy do tego drewnianej deski, sztuk 5. Ale on był, ma, przyznaje, szybkie te kroki, więc pewnie nie zdążymy mu wydać żadnego polecenia, zanim tej wieży nie zbudujemy. Zbudowaliśmy natomiast kamieniarza, co mnie bardzo cieszy. Natomiast tak, jeżeli chodzi o chatkę grzybiarza, na razie całkowicie wstrzymuję jego pracę. Wybacz grzybiarzu, ale no teraz to nie jest ten etap. Nie jesteśmy w tym momencie całkowicie potrzebni, bo według mnie w tym momencie, tak samo z badaczy zabiorę, zdążymy, choć przepraszam, ta chatka, zwiększamy produktywność, bo mamy ogromny problem z zasobami. Niby jest kamień, niby jest drewno, ale według mnie jest tego zdecydowanie za mało, więc przetwarzamy, wytwarzamy jeszcze więcej i też pojawiły się wasze sugestie, żeby te grzyby, które tutaj ładnie rosną, żeby je jak najszybciej zbierać. Bo po co ja wydaję wodę, skoro te grzyby przecież wolno sobie rosną i praktycznie mam je za darmo. Oczywiście będę z tego korzystał, dziękuję za te podpowiedzi i dziękuję także za pierwsze komentarze. Słuchajcie, pojawiły się komentarze w ramach konkursu, przypominam, 14 września będę rozdawał klucze dla dwóch najciekawszych nazw naszego przyjaciela Onbu. On ma swoją nazwę Onbu, natomiast my chcemy mieć własną, zwłaszcza, że to jest główny bohater naszej serii. Chcemy, żeby miał unikatową nazwę. Dwie najlepsze nazwy, przypominam, mają szansę na zgarnięcie klucza właśnie do tej produkcji. Wszystkie informacje mieliście w pierwszym pod pierwszym filmem w komentarzu w filmie premierowym. Nasz Onbu natomiast skręcił na północny wschód. Dobrze, przed nami będzie miejsce do spania, miejmy nadzieję, że skorzysta, bo mamy senność jego 63, miejmy nadzieję, że właśnie z tego skorzysta, troszkę zwolni dzięki temu, a my zwiększamy wydobycie wszystkiego. Tutaj las, tutaj drzewa, drzewo w pełni rozwinięte, więc to trzeba wszystko pościągać. Była także sugestia, żeby zwiększyć produktywność wody, bo tutaj studnia powietrzna jedna, to może być za mało, tej studni powinny być minimum dwie. Więc tak, że to zrobię, tylko ją teraz namierzę. Tu mamy studnia powietrzna, możemy ją postawić tutaj. Tu produkcja jest, jak widzicie, wody brak, więc trzeba na tym dbać, bo tutaj jak, jeżeli chcemy jedzenie, to wszystko jest nawadniane, o to wszystko trzeba dbać. I tak jak powiedziałem, każda osoba, która pojawi się i będzie aktywna pod filmem, będzie dostawała swój nick. Na przykład mamy Delmora, który od dzisiaj będzie... Podziękowanie dla Krzysztofa Kłosowskiego. Będzie Kłosu od dzisiaj. Pozdrawiamy z tego miejsca. Kłosu zostawi oczywiście swoją nazwę dla naszego Onbu. I liczę na to, że Kłosu dalej utrzyma swoją aktywność, że jakieś fajne jeszcze sugestie co do tego tytułu nam podpowie. Mamy jeszcze tutaj drugą osobę, Adrię. Od dzisiaj będzie, to jest Paweł Mierzejewski. Mierzejewski, chyba dobrze, nie przekręciłem, więc teraz mamy Mierzejewskiego, witamy serdecznie także w naszej osadzie. I trzecia, na bez, tym razem będzie
po prostu Tomasz. Tomaszowi bardzo spodobała się ta seria, liczy na to, że faktycznie będzie dłużej, więc no, ja także liczę na wasze aktywności, zostawiajcie pod filmem komentarze, bądźcie aktywni, będę was dołączał po prostu do naszej osady i będziecie tutaj śmiało dla nas pracować ku chwale Steamlandu, który tutaj sobie podróżuje wraz z Onbu. Jeżeli chodzi o grzyby, nie wiem, czy tutaj powinienem ustawić ewentualnie to już zbieranie. Sadzenie, zbieranie. Wiecie co? Ustawmy. Niech ten ostatni chociaż pozbiera te grzyby. Wszystko... Aha, to jest usuwanie pól uprawnych. Niech będzie tylko sadzenie, zero sadzenia, to wszystko zbieranie. Więc mamy zebranie, to niech zbierze, skoro posadził. Wodę wydaliśmy. Nie. Tutaj natomiast zasoby. Zasoby kamienia. Pięknie zbieram. Pięknie. Jak tam badanie nad naszą chatką? Brak badań. 3 naukowców, 120. Podobno za naukowca... Wychodzi jak 3, raz, 2, 3. To przyznanie do końca nie wiem jaki jest procent, bo myślałem, że każdy pracownik ekstra daje 120. Znaczy 120, każdy pracownik daje 10%, a tak trochę się teraz ta statystyka nie zgadza. Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie Onbu się zatrzyma. Onbu, trzymamy kciuki, zatrzymaj się. No, zuchłopak. I o to nam chodzi. Z jednej strony chcielibyśmy szybko podróżować po tej krainie, ale z drugiej strony wiemy, że to może spowodować spotkanie z zarodnikami, tymi trującymi. Tego nie chcemy. Więc taka chwila jak teraz. Z całą pewnością nam pasuje, że dajemy troszkę wytchnienia dla Onbu. On jest bardziej zadowolony, on sobie będzie spał. Nie wiem wprawdzie jak bardzo będzie spał, ale przed nami, z tego co też widzę, słuchajcie, widzę, będą nomadzi, przepraszam. I to byłoby spoko, moglibyśmy w takim razie taki przygarnąć i liczę na to. Natomiast te badania, tutaj mamy kamień, mamy wszystko, tutaj trzeba zbudować, więc studia powietrzna kolejna, bardzo dobrze. Jedzenie, produktywność, minus 23, what? Co? Ojej. Ojej, 17 na 20, mam nadzieję, że to szybko ogarniemy. Tutaj ta farma sobie działa, natomiast no nie podoba mi się to, przyznaję, że tak przyznaję, ściągają. 4 pracowników, dajmy 4, bo ja się boję, że ta żywność nam się skurczy szybciej niż my tutaj przetrwamy. No biednie, słuchajcie, biednie z tą żywnością. Tutaj mamy kolejne grzyby, super. Też zmieniamy priorytet. No ale strasznie, strasznie chyba dałem ciała z tą żywnością. Nie wiem, czy po prostu to, że tak dużo pracowników dałem gdzie indziej, czy może z czymś innym się zajmowali, ciężko powiedzieć. Natomiast no, ta farma musi pracować, jak widzicie, muszą pracować. Więcej tych rządków damy w takim razie tutaj, bo tego jedzenia nam tu trzeba. Dajcie wodę, tak, podlał sobie, będzie sadził, super. Niesiono budynek, studnia powietrzna. No, czyli na brak wody nie powinienem, z 2. Jeżeli starczy nam surowców, to będziemy ogarniać z 3 w przyszłości. Natomiast tutaj... Czy tych aby kamieni nie zbierałem? Wydawało mi się, że tą stronę wyczyściłem całkowicie z kamieni. A jednak te kamienie są. Jeżeli się kamienie pojawiają, to by nam trochę ułatwiło. Nie musiałbym go golić z tych jego kolców. Natomiast powiem wam szczerze, teraz nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy kamienie się pojawiają od nowa. To jest dobre pytanie. Natomiast mamy następny temat badań. Lekarz osady i uprawa kaktusów. A ja sobie otworzę drzewko i zobaczę, co tu mamy. Tutaj mamy kuchnia, ta poszukiwacza, super. Zasoby, zbieracz łajna. To wymaga od nas desek, tym podobno. Onbu. Polecenie spania, polecenie, nakaz spania. Nakazuje Onbu spać, Onbu śpi lepiej w przeznaczonym do tego miejscach. No i to super byłoby. Leczenie Onbu. Nie, wymaga jeden punkt wiedzy do badań, niewystarczająca wiedza. No to skoro wiedzy nie mamy wystarczającej, to robimy w takim razie lekarza osady. Bo ten lekarz osady sądzę, że może nas uratować, jeżeli faktycznie gdzieś nam przypadnie, że zachorujemy albo przygarniemy nomadów, którzy już są chorzy. Dlatego trzeba to jak najszybciej ogarniać. Tutaj wszystko, jedzenie się unormowało, minus 12, minus 13, niby jest w porządku, ale jednak tego jej żywności nadal ciągle mało. Nie wiem co się dzieje, ale mało. Roślinki mamy tutaj,
Niby jest, stos ziół są, jest, są stosy, ale nie ma kto znosić. Tutaj drewno jest. Desek nie widzę. Niedobrze, natomiast jak najszybciej chcemy zbudować chata poszkiwaczy. 10 drewnianych desek i 10 kamiennych płyt. What? No to powiem szczerze, że będzie nas trochę to kosztować. Będzie nas trochę to kosztować, no ale trzeba to w końcu zbudować, bo bez tego będzie nam ciężko cokolwiek zrobić. Więc tu postawmy, w tym miejscu nie wchodzimy na pola, nie, idealnie się upasowaliśmy. I to ma być zrobione na priorytetem, usuwanie roślin ze sobą z miejsca budowy. Tak, to macie zrobić priorytetem. A nasz onbus się już budzi. O proszę. No ładne rzeczy. Nasz kolega się już obudził. Tu mamy wieżę trębacza. Jak tam? Jedna deska została do zrobienia. Kamienia mamy? Mamy, więc może jednego kamienia, żebym zgarnął. I wiecie co? Może te technologię troszkę zwolnię. Więcej pracowników potrzebuję. Zdecydowanie więcej pracowników. Mamy dzień 8. No to super. I też pojawiała się sugestia, dlaczego nie zbudowałem jeszcze. Ale teraz się zastanawiam, czy się zbudowało, czy nie zbudowało. Mieliśmy takie coś jak, słuchajcie, placówka robotnicza, która podobno mocno przyspiesza pracę naszych pracowników. Tak, pracę pracowników. Bardzo logicznie to powiedziałem. No wiadomo o co chodzi, że nasi pracownicy po prostu są bardziej wydajni. Nie wiem. Postawię to w takim razie, skoro tego twierdzicie, że tego nie postawiłem. Na to dajemy priorytet na full. I pracujemy. Niech szybciej wytwarzają, niech szybciej pracują, niech szybciej te zasoby zgarniamy. Tylko widzę, że też zasobów może nam brakować. Drewna, kamień. Niby to wszystko jest, ale gdzieś tam. Widzę, że są statystyki, pokazują, ale nie widzę do końca, żeby to było. No jedna deska została wyprodukowana. Kolega z deską idzie. Karl sobie zasuwa. Jeżeli chcecie być takim Karlem, to pamiętajcie. Link w komentarzu. Zapraszam. A my budujemy ścieżki. Budujemy ścieżki tutaj, żeby szybciej nam nosili te zasoby. Tutaj, tędy. Boże, tą ścieżkę bym puścił. Poczekajcie, nie tak. Ta ścieżka pójdzie tędy. Ciach. Tą ścieżkę puścimy tędy. Czemu by nie? Przecież możemy tak puścić, tędy, tu. I proszę, ścieżka będzie szybciej będą nosić. Ale podobno, dlaczego tak też to postawiłem blisko chata poszkiwacza, bo jak zbieramy zasoby, to przynajmniej pamiętam z dema. Oj, mamy robotnicy, budowlańcy, tragarze. Minimum trzech tragarzy. Wracając do tematu, jeżeli tutaj zbiorą właśnie z takiego miejsca jak tutaj na mapie, zbierzemy jakiś kamień albo zasoby, to później te zasoby leżą sobie oczywiście w chacie poszukiwacza. Trzeba je później znieść. Trombinie, co się dzieje? Coś byśmy zbudowali? Tak, mamy to! Wieża trębacza gotowa! Super! Mamy to! To jeszcze, jeżeli uda nam się zbudować chatę poszukiwacza, to będę w niebo wzięty. Tutaj kamień się przetwarza, super. Ale przyznaję, 3 kamienie na jedną płytę, na dwie płyty, a nie, to na dwie płyty to nawet jest spoko, 3 deski na dwie kłody. Tutaj trzeba to zebrać, więcej drewna. Tutaj niby jest na składzie ten drewno, więc kolega sobie teoretycznie przynosi. Teoretycznie, a praktycznie jak jest, tego nie wiem. Mam nadzieję, że to ogarniemy. Więc tak, produkcja jest, żywność. O, i to jest dobra informacja. Plus 2 i niech tak się trzyma. I to jest dobrze. Tutaj jak to zbieranie idzie? No powiem myślę, że nie idzie chyba to zbieranie tak dobrze. Sadzenie wy... Aha, bo to... Dobra, załapałem. Nie to, co trzeba kliknąłem. Kolega miał zbierać, nie sadzić. Więc jak widzicie, popsuły nam się. A, popsułem. Wyłączyłem mu zbieranie. To on powodowało to, że on nie zbierał, tylko sadził, ale popsute. No cóż, czasami też takie błędy popełniam. Ale cóż, damy radę, wierzę w nasze możliwości. Jak tam nomadzi przed nami? Przed nami, słuchajcie, przed nami i jesteśmy na terenie dżungla. Ten biom nazywa się dżungla, więc całkiem nieźle. Jesteśmy na dżungli, więc póki co nie pustynia, nie Sahara, to jest dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Halo, dlaczego wy tego jeszcze nie zbieracie? Tutaj mamy grzyby też do zebrania. Proszę, tragarzy mamy. Jaki mamy status ludności? 18. Z czego tragarzy mamy 3, robotników 2, bezrobotnych 2. Okej. No to tragarzy podają to, że wyciągamy zasoby, czyli to się wszystko nie korkuje. To jest dobra informacja, bo jedzenie faktycznie możliwe dlatego, że jedzenie nie było produkowane, bo jak jest się zapycha, to nagle nie mają co robić. Trzeba też na to patrzeć. Tutaj
sadzenie, zbieranie. No to wyłączamy sadzenie na razie tych ziół. Kolega zbiera to? Czy nie zbiera? Nie widzę. Pewnie gdzieś poszedł odpoczywać. Znając go. Tak, tutaj więcej ścieżek, więcej ścieżek. No to jest priorytet, żeby więcej ścieżek. Tutaj deski schodzą, dobrze. Kolejne deski, kamienia jak na lekarstwo niestety. Więc mam nadzieję, że zdążymy z tym kamieniem coś jeszcze zrobić. No kamień, priorytety na kamień. Ja wiem, że wszystko daje priorytet na full. Fajnie to wygląda, nie? Wszystko daje, każdy im wszystko natychmiast zrobić i tak w końcu nic nie robią. Ale jeżeli będziemy mieć chatę poszukiwaczy, to faktycznie ułatwimy sobie. No 4 płytki, dobrze. Jak tam produkcja kolejna, to będzie nam 6 płytek. Miejmy nadzieję, tylko pytanie, czy 3 kamienie to jest to, co ty trzymasz tutaj? Czy nie? To jest zastanawiające dla mnie. I teraz zaraz się mam nadzieję przekonam. Napotkasz na małą grupę nomadów, zaraz się dowiemy. Nomadzi. Oczywiście przyjmujemy, przyjmujemy. 2. Zdrowi? Zdrowi? Zdrowi. A to jest zdrowie, jest to super. Potrzeby oczywiście wzrastają, ale spoko. W tym momencie mamy 20, mamy domków 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24. Nie, to nie jest źle. I teraz zobaczmy. Jak ty zużyjesz ten kamień, to spada stąd, czy to już dostałeś? Chwila prawdy. 67, 89. Nie, to jest to, co jest w magazynie. Czyli super. Jeżeli dobrze pójdzie, to jest 6, 8, więc 3 sztuki kamienia i tak, kamień się pojawia, kamień się znowu pojawia, więc jak widzicie jest ten kamień, nie musimy się o niego bardzo tak martwić, bo tu zebrali i pojawia się. Wybierz następny temat badań, drzewko technologii, kuchnia, chata, magazyn, dekontaminator, zbierasz łajna. A nadal nie rozumiem tego, dlaczego nie mogę tego zrobić. Wiedza. Wiedzą, którą twoje plemię zdobyło poprzez odkrywanie świata. Możemy wykorzystać do zbadania nowych technologii. Łapie. Czyli nie możemy tak po prostu. Nie. Niech będzie kuchnia. Mamy kuchnię onbu. Badane są. Super. Czy ja to wszystko podbudowałem? Leczenie osady już jest. Super. A jakie kolejne kroki? Kolejne rozdroże mamy, ale już teraz jak widzicie mamy kierunek, możemy sobie wybrać, raczej zasugerować, on by nie musi nas słuchać, natomiast tu mamy świątynia, tu mamy świątynię, tu jest oaza, no tu jest jak nic pustynia. Dobrze, dobrze, tutaj zasoby są, drewno jest, wszystko na razie trzymamy na dobrym poziomie, więc chyba nie będzie tak źle z nami. 19 grzybów, tu mamy grzyby. Tutaj też priorytet na to, żeby te grzyby zebrać. Tu mamy jedzenie, mamy 2. Tutaj jedzenie, jak tam jedzenie? 70. No powiem szczerze, nie jest źle. Bywało gorzej, bywało gorzej. Natomiast to chcę jak najszybciej, żebyście mi zbudowali. Dawać mi ten kamień. Kolegom tu nosisz kamień, tak. Deski, kamień, szybko to. Dzień 10. Dzień 10. Lecimy z tym. No tak, teraz się kolega wziął za budowę drogi. Niech buduje, nie ma problemu. Żeby tutaj pobudowali mi te rzeczy. Tartak produkuje deski, dobrze. I mamy kolejne płyty kamienne. No i dobrze, tu będzie 8. Liczę na to, że zrobicie do tego czasu. A ja jeszcze zastanawiam się, tutaj mamy chata grzybiarza. Kuchnia teraz jest badana. Pewnie kuchnia pewnie będzie też kamiennych płyt tym podobnych wymagać. No drogie to są rzeczy. Nie mówię, że nie. To są wszystko drogie rzeczy. Ale jeżeli dobrze pójdzie, słuchajcie, to jeszcze dzisiaj wyślemy pierwsze nasze ekspedycje. Fajnie by było. 9 na 10, 8 na 10. Więc więcej drewna zbieramy. Tutaj drewno wyzbieramy w tej okolicy. Tu też jest drewno do zebrania. Tak, to jest tak. Klikam już pojedynczo, bo jak zaznaczę krzaki, szkoda byłoby te krzaki stracić. Wodę mamy zbieranie 17, tu mamy 19, wody tutaj jest 38. Nie jest źle, woda jest w porządku, choć pewnie będę chciał zwiększyć. 8, tu mamy 9 na 10. Tu już mamy ładnie ścieżką zbudowaną. Dobrze, bardzo dobrze. Zasoby. Może tutaj dam wam więcej ludzi, żebyście będziecie produkować to. To też jakiś pomysł. Tak, no idę z deskami. Faktycznie, szybciej będę produkować.
9 na 10 deski luzik. Słuchajcie, mamy 10 na 10, 8 na 10. Jest dobry kierunek. Dobra, kolego. Już ci daruję. Na razie zostaw grzyby w spokoju. Zajmij się czymś innym, bardziej produktywnym. Sadzenie? Nie, ty też na razie zioła wyłącz. Mamy 19 ziół, na razie chyba tego aż tak nie potrzeba. Bo nie wiem, czy w sumie to się psuje. Na razie no i tak mi siły robocze potrzeba. Siła robocza, tutaj mamy ścinamy. Ja wiem, że jesteście głodni, dlatego to nad tym pracujemy. Na razie idziemy na zdroża. Słuchajcie, mamy przed sobą co? Tutaj mamy nomadów, a tu mamy miejsce do spania. I to bym chciał w tym kierunku, bo tutaj widzę zarodniki chyba są. Jak tu wejdziemy, to boję się, że możemy się tu zarazić. Nie chciałbym tego. Oj, nie chciałbym tego, słuchajcie. Mamy. Chata poszukiwaczy jest już budowane. No i to ja rozumiem. Teraz produkcja będzie nam szła. Tutaj te grzyby oczywiście zbieram. Jak najszybciej to ogarniamy. Zbieramy zasoby, płyty, kamienie, to wszystko trzeba zbierać. Choć teraz tak myślę, że może po jednym starczy, że oni sobie teraz w wolnym tempie będą produkować. Lekarza chcieli, żebym zbudował na wszelki wypadek. Gdzie tu mamy? Chata grzybiarza. Tutaj mamy lekarz osady. Leczy zatrutych osób przy użyciu ziół. Gdy będzie potrzebne, to pewnie trzeba będzie zbudować. Ja bym to zbudował tutaj. Tak sobie myślę. Tu są zioła składowane. Tutaj będzie tartak. Tutaj może... O, postawimy tak. Mamy chata poszukiwaczy. Otwieramy mapę, słuchajcie. I wysyłamy naszych... Jeden dzień. Tutaj jest kamień. Czego mi potrzeba więcej? Jeden dzień, 17 godzin, las, drewna, kamienia bardziej bym chciał. Wysyłamy tutaj drużynę. I drużyna poszła, słuchajcie, i schodzą. Schodzą, zobaczymy. Teraz zastanawiam się, czy oni jakimś balonem, bo właśnie to się, na tym się zastanawiam. Czy oni lecieli balonem, czy oni po prostu jakąś linami? Nigdy tego nie pamiętałem właśnie, jak to jest. Czy po prostu wyruszyliście, ja tego nie widzę. Bo on na pewno się nie zatrzymuje. No nie. Oni po prostu wyszli, tak, wyszli. Szkoda, chciałbym z balon zobaczyć. Może będzie w przyszłości taka opcja, może technologicznie jesteśmy jakoś ograniczeni. Natomiast bardzo bym chciał zobaczyć właśnie na przykład taką wizję, że lecą balonem i zbieram te zasoby. Póki co, poziom jedzenia mamy, słuchajcie. Poziom nawodnienia ja bym jeszcze mimo wszystko zbudował. Mamy tu 11, tu 10. No niby ta woda jest, ale ja bym chciał ten kolektor razy 3, skoro i tak jest w pełni automatyczny. To czemu nie? Niech tą wodę zbierają. W końcu jak będziemy musieli powiększyć farmy, to się przyda na pewno. Tu grzybów na razie nie chcemy, tu grzyby się mają zbierać automatycznie za pomocą naszych tutaj ludzi. Kamień zbieramy. Dobrze, tutaj rozglądam się, gdzieś grzybów jeszcze nie ma. I mamy, zbieramy. Tutaj czysto. Mamy 27 grzybów, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Choć lekarz osady też szybko się wbrew pozorom teraz buduje. Naprawdę świetnie sobie radzą. Mamy, słuchajcie, 20 ludzi. I jestem bardzo zadowolony z tego, jak sobie radzą. Dodatkowo mamy na ekspedycję ludzi tutaj. No i teraz idziemy, słuchajcie, iść na północ. Zadecydujmy, żeby iść na północ. Tutaj mamy połóż się, idź, biegnij. Ale nie wiem właśnie, tutaj zadecydowaliśmy. Mam nadzieję, że pójdzie na północ. On nie ufa twoim poleceniom. O nie. Czyżby ten kolec? Czy by nam właśnie w tym momencie wypomniał to, że ten jeden z kolców, bo pamiętam właśnie, pisał mi ktoś, żeby nie zbierać tych kolców tego od razu, bo to są jego kolce. Ja tego nie przeczytałem, zebrałem i dlatego był niezadowolony. W pierwszym odcinku to było, w pierwszym właśnie premierowym. No i kolega teraz nas nie chce słuchać. Czyżby to był powód? Oj, albo po prostu jeszcze tego zaufania nie zbudowaliśmy. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Póki co mamy trebusz do karmienia onbu lub uprawa kaktusów. Naucz się uprawiać kaktusy na swojej farmie, a kaktusy są alternatywnym źródłem wody.
Sądzę, że kaktusy według mnie będą super, bo kaktusy nam odblokowują technologię, uprawa kukurydzy, pomidory i dalej i chcę właśnie w to pójść, zasoby, natomiast kuchnia i tak daleka droga poszedł we właściwym kierunku. No ja się boję tych zarodników, więc nie chciałem tego. Natomiast sami z siebie też chcemy zbudować właśnie tą kuchnię. Kuchnię, która będzie nam pięknie produkować jedzenie. Tu będzie wszystko zastawione, coś czuję. Kuchnia może produkować zasoby. Tutaj będzie jedzenie, tu będzie jej farma. A to postawimy, słuchajcie, to tu. I tutaj zrobimy taką fajną ścieżkę przez środek. Tędy. Ciach, tędy ciach i tutaj do magazynu ciach. I tu jakby coś to drugi magazyn się też postawi. No i będzie to fajnie ogarnięte. Podoba mi się. Podoba mi się ta wizja, zwłaszcza, że... Aha, tu też drewniana deska. Musimy powiększyć jakość jedzenia. Jak widzicie, minus 10, bo nie jest gotowane. A jak polepszymy, to będzie produktywność. Produktywność większa, liczę na to. Kolega poszedł we właściwym kierunku poszukiwania. Też są we właściwym kierunku, więc jak dobrze wszystko pójdzie. No poza tym tutaj mamy miejsce do spania. Kolega z Onbu, z tego co widzę, robi się senny i miejmy nadzieję, że to nam zaprocentuje w przyszłości. Liczę na to ogromnie i przyjrzyjmy się trochę naszym osadnikom, jak to świetnie sobie tu radzą. No kurczę, słuchajcie, jestem zachwycony tą rozgrywką. Jestem zachwycony tym tytułem. Tutaj mamy jedzenia, produkcję. 80% wydajność, ładnie. Tu 70% niedługo przybędą z kamieniem, na to liczę. Tutaj farmy pięknie sobie radzą, jedzenie mamy całkiem sporo. No i ogarniamy kuchnię jak najszybciej. Tutaj ten las trzeba będzie wyciąć w tym miejscu. Tutaj też ten trzeba wyciąć, bo zaznaczałem, żeby wiedzieli co robić. Oj, mam idealne miejsce, słuchajcie. A jak ci powiem, że masz się położyć w tym miejscu, to posłuchasz? Ciekaw jestem, bo chciałbym, żebyś się położył. Tu odpoczął chwilę. Tylko musimy chyba wejść w ten teren. Byłoby to całkiem przyjemne. Tutaj kolejne polecenia mamy na jedzenie i na zdrowie, no ale to póki co tego nam nie sprzyja, bo nie mamy tego jeszcze wynalezionego. Możemy później iść normalnie albo biegnąć, na przykład w momencie, kiedy nam trafi się chmura zarodników. Przynajmniej tak było w wersji demo. Onbu zaakceptował twoje polecenie. Czyli jednak strefa zrobiła swoje. No i fajnie. I fajnie. O! O proszę! Miałem sprawdzić jak te poszukiwania, a tutaj nomadzi się pojawili. I czyżby oni podróżowali tędy? Słuchajcie, to jak dobrze pójdzie. Jeżeli z Onbu się dogadamy, on sobie trochę odpocznie. A ty idziesz spać, czy? Albo ty nie idziesz spać. A no tak, bo przecież my nie mamy polecenia spania, zapomniałem. No ale mimo wszystko, słuchajcie, jeżeli dobrze Onbu opóźnimy w swojej podróży, to może uda nam się tych nomadów stąd ściągnąć. Byłoby to epickie, byśmy mogli nomadów po drodze przechwycić. Chciałbym. Natomiast teraz, czego nam potrzeba? Potrzeba nam kamienia, potrzeba nam desek. Na razie produkują to, co jeszcze mają. Ale no brakuje. Kuchnia musi być i lekarz musi być, więc oni tutaj świetnie pracują. Na razie kamieniarza bym sobie chyba darował. Czy ewentualnie, przepraszam, wrócili z kamieniem. Ruda żelaza? What? Ja myślałem, że kamieniarz, okej, no to coś nowego. Czyli tutaj dostaliśmy rudę żelaza. No to tego się nie spodziewałem, że to będzie ruda żelaza. Tutaj mamy jeden dzień, tutaj mamy 11 godzin, tutaj mamy 16 godzin. Dobra, 16 godzin, wysyłamy drużynę, nie zbiera. No ale że tutaj jest ruda żelaza na kamieniołomie. No ta ruda mi, szczerze powiem, w tym momencie niczym nie jest potrzebna. Naprawdę, w niczym. Nie macie co produkować, to rudę mi przyciągacie, co? Dobra, słuchajcie, bierzemy kamień. Wycinkę tutaj, priorytetowo. Kamień i jeszcze raz kamień. Dobra, kolega ruszył. Ten obszar jest wolny od trucizn, wygląda na spokojne miejsce do spania dla Onbu. Onbu, prześpisz się? Prześpisz się. Dobry chłopak. Dobrze, ty się prześpi. A my może faktycznie uda nam się tych nomadów
przechwycić. Chciałbym ogromnie, chciałbym się z nimi spotkać, ale czy to będzie możliwe, czy nam się to powiedzie, tego dowiecie się już w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was, Staniu. Na razie, hej!